Nowy pomost dla kajaków już otwarty. Inwestycja znajduje się przy nabrzeżu między elektrownią wodną a mostem na Wodągu. Nowoczesny łapacz dla kajaków pozwoli na swobodne i bezpieczne wyjście z wody kajakarzom kończącym spływ łyną w pobliżu elektrowni wodnej. To ważne udogodnienie dla wszystkich chętnych do korzystania z tej formy wypoczynku, tym bardziej, że spływy kajakowe w naszym mieście cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Chciałbym, żeby ten pomost, który dzisiaj otwieramy, bardzo nowoczesny, dobrze przystosowany i bezpieczny dla użytkowników, był takim pierwszym krokiem, od którego zaczniemy poprawianie tej jakości infrastruktury kajakowej dla użytkowników. Bo kajaki dzisiaj w Olsztynie to wspaniały produkt turystyczny. W minionym roku ze spływu łyną skorzystało co najmniej 20 tysięcy osób, a ta liczba ma się w tym roku podwoić. Z roku na rok przybywa turystów zainteresowanych tego rodzaju zwiedzaniem Olsztyna i okolic. Mamy coraz to więcej turystów w naszym mieście. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, w tych rankingach, tak to można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o turystów odwiedzających nasze miasto i wszystkie miasta w województwie warmińsko-mazurskim. 11 zbiorników wodnych, 11 jezior w granicach administracyjnych miasta Olsztyna. Szanowni Państwo, drugiego miasta takiego nie ma na mapie Polski. I o tym pamiętajmy i szanujmy nasze środowisko i naszą przyrodę. Cieszę się to, że pokazaliśmy, że można ze sobą współpracować, tak? Że przedsiębiorcy prywatni, że instytucja państwowa, jednostka samorządu może się dogadać po to, żeby zrobić coś wspaniałego dla naszych mieszkańców i dla turystów. Kiedyś sobie 3 lata temu pomyślałem o tym, że fajnie by było, żeby był komfortowy sposób wyjścia z tych kajaków tutaj na końcu, to jak Państwo widzą. Zaraziłem tym pomysłem pana dyrektora Biura Promocji Miasta, pana Krzysztofa Tonickiego i pociągnęliśmy ten temat. Trwało to 3 lata, ale dzięki tutaj i samorządowi i Urzędzie Marszałkowskiemu udało się ten pomysł, słuchajcie Państwo, budować. Myślę, że jest to fajny sukces. Doceniam, że rzeczywiście ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Pan obecny prezydent dołożył wszelkich starań jako jeszcze jako przewodniczący Rady Miasta. Wsparł nas w rozmowach z panem prezydentem i rzeczywiście wspólnie można zrobić wiele. Dziękuję bardzo pani marszałek za ofertę współpracy. Obiecuję, że skorzystamy dla naszego wspólnego dobra. Projekt został zrealizowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach konkursu łączy nas turystyka, a jego wartość wynosi 40 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że nasze samorządy, czyli samorząd województwa i samorząd olsztyński, połączył taki projekt. Jest to jeden z wielu małych kroczków, które miejmy nadzieję spowodują wielkie sukcesy w turystyce. Według mnie to jest fantastyczna droga, żeby rozwijać województwo. Inwestycja na pewno ułatwi kajakarzom spływ rzeką i zwiększy atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Odcinek olsztyński jest najpiękniejszym odcinkiem na rzece Łynie. Miasto Olsztyn planuje konsekwentnie inwestować w dalszy rozwój infrastruktury kajakowej.